Xavi Hernández y... STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Studio Live Campa 2021. Dzisiaj w trakcie naszej rozmowy live porozmawiamy sobie z bramkarzami. Bramkarski nieco dzień. Przedstawię może moich i Państwa gości. Trener bramkarzy Piotr Grzybko. Dobry, witam serdecznie. I dwaj bramkarze, Bożej Niezgoda. Siemanko, witam serdecznie. Cześć wszystkim. Ksawier Dziekoński. Zanim przejdziemy do pytań, które mam tutaj na telefonie, także wybaczą panowie, że będę zerkał co jakiś czas, to może porozmawiajmy sobie o tym, co teraz mamy na zgrupowaniu. Za nami już kilka dni, można to ocenić. Praca bramkarzy na takim zgrupowaniu różni się poniekąd od pracy reszty drużyny, ale to nie znaczy, że jest mniej intensywna, prawda? Jest tak samo, myślę, intensywna jak zawodników z pola, którzy mają dużo różnych, różnorodnych form treningowych, tak samo bramkarze, zarówno mają ćwiczenia w linii, czy na przedpolu, czy grę nogami, czy jeszcze nad innymi aspektami trudnymi. Także tutaj też nie ma takiej taryfy ulgowej i też swoją robotę muszą zrobić chłopaki. Dla trenera to jest no, pierwszy obóz już w roli trenera bramkarzy w pierwszej drużynie. Wcześniej też wiele lat spędzonych w akademii, dużo bramkarskich talentów wyszkolonych, jeden tutaj na przykład siedzi. Jak to doświadczenie wyniesione z piłki młodzieżowej procentuje i czy pomaga przy pracy z seniorami? Myślę, że przede wszystkim dla mnie jest to wielka nominacja, to, że po 14 latach pracy w akademii dostałem możliwość pracy w pierwszym zespole. Czuję się bardzo doceniony i wyróżniony, więc tutaj jestem naprawdę zadowolony bardzo. Z Ksawierem pracowałem w akademii, tak samo z Bożejem też pracowałem w akademii wcześniej dużo, później Bożej miał różne transfery, więc dużo łatwiej było mi nawiązać z nimi kontakt, tak, niż bym przychodził jako obca osoba, tak, nie znając chłopaków. Myślę, że tutaj to miało bardzo duży wpływ. Na pewno praca jest troszeczkę inna, bo w akademii wiadomo dużo nauki, a tutaj mimo wszystko jest troszkę inaczej się pracuje niż w akademii z chłopcami dużo młodszymi. Tak. Przejdźmy może teraz do Was panowie i zacznijmy od Błażeja. Poczekasz jeszcze na swoją kolej chwileczkę, jak Xavi, jeśli możesz. Błażej, no nie sposób zacząć od innej kwestii niż od Twojego wypożyczenia. Wracasz do Jagiellonii po pobycie w Sokole Ostróda. Troszkę już na ten temat rozmawialiśmy, ale jakbyś mógł rozwinąć ten wątek. Jak oceniasz tam spędzony czas? Jak tam się czułeś? Co Ci dało to wypożyczenie? No tak. Dodajmy tylko jeszcze powiem, Sokół to druga liga, czyli poziom centralny jak najbardziej. Dokładnie. Przez ostatni rok byłem wypożyczony do Sokoła Ostróda. Myślę, że to był czas naprawdę bardzo, bardzo dobry, dużo zebranego doświadczenia, dużo też fajnych znajomości, także na pewno pozytywnie gdzieś tam myślę o Ostródzie i dużo też się nauczyłem, bo to był pierwszy sezon na centralnym poziomie, wcześniej grałem w trzeciej lidze, a teraz już druga liga. Muszę też przyznać, że całkiem niezły wykręciliśmy wynik, także też jestem zadowolony z indywidualnej postawy. Więc ogólnie bardzo pozytywnie. A propos Twojej indywidualnej postawy, to bardzo dużo występów na Twoim koncie. Raczej byłeś bramkarzem pierwszego wyboru, chociaż był taki moment, kiedy ze składu wypadłeś. Tak, zgadzam się. Całą pierwszą rundę przegrałem od deski do deski. Niestety w pierwszym meczu, w drugiej rundzie z GKS-em Katowice doznałem kontuzji, musiałem zejść z boiska nieprzytomny, także to też mi troszeczkę teraz ze śmiechem opowiadasz, tak, ale wtedy tak, pewnie... Tak, dokładnie. To było gdzieś tam... Ja nic nie pamiętam, także mogę się śmiać z tej sytuacji, ale to prawda, pierwszą rundę rozegrałem całą, drugą broniliśmy na zmianę, także wiele tych meczów zagrałem, także mogę być zadowolony z tego wypożyczenia. I w ten sposób możemy płynnie przejść do Ksawiera, bo Ty też wiele spotkań rozegrałeś, pierwszy pełny sezon za Tobą na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Tak, zgadza się, zagrałem bodajże 16 meczów w tym sezonie. Czyli drugą połówkę sezonu i no, mega na pewno. Coś mega i super, że dostałem taką okazję i tylko mogę z tego korzystać. Główny wątek dotyczący Twojej osoby, który przewija się w pytaniach, które zostały do nas nadesłane, jest taki. Zostajesz czy nie zostajesz? Nie, na tym mogę powiedzieć, że zostaję i
Nie wiem, co będzie później, ale na ten moment na pewno zostaje jeszcze na ten sezon. Okej. Okay. Przejdźmy zatem do pytań, które przyszły na naszego maila i może pierwsze do trenera Piotra Grzybki. I jak trener zareagował na informację, że będzie trenował bramkarzy z pierwszej drużyny Jagiellonii? Jak zareagowałem? No mogę tak tutaj troszeczkę zdradzić takiej tajemnicy, jak był telefon, pierwszy telefon w Boże Ciało o godzinie 21.30. Późna pora. Późna pora, tak. No potraktowałem to jako niesamowite wyróżnienie, tak. To, że no, gdzieś tam w kuluarach, gdzieś tam ktoś tam mówił. Może też warto wspomnieć, że w marcu, kiedy trener Jarek Tkocz miał COVID-a, zastępowałem go przez 2 tygodnie, więc to już było dla mnie też takim dużym wyróżnieniem i jakby takim no, podziękowaniem za to lat pracy, że w końcu gdzieś tam można było zobaczyć, jak wygląda ta ekstraklasa od wewnątrz. Więc na początek, no, przyznam szczerze, że 2 noce były bardzo ciężkie, zanim podjąłem tą decyzję, tak? Bo trzeba było się z tym przespać i w ogóle. No ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło, szczególnie później, jak już tak oficjalnie to poszło, te wszystkie telefony, SMS-y gdzieś tam znajomych, rodziny, przyjaciół, wszystkich z gratulacjami, więc było naprawdę bardzo, bardzo przyjemny moment. Kolejne pytanie adresowane do trenera to pytanie nieco bardziej humorystyczne, a autorem jest jeden z pracowników biura prasowego, nie prasowego, biura Jagiellonii, więc którego pozdrawiamy. Potem trenerowi powiem kto. Czy trener nie czuje się zakłopotany podobieństwem nazwisk z trenerem Rafałem Grzybem? Grzyb duży, Grzybko w domyśle mniejszy. Analogia nasuwa się ta sama, czy nie peszy go ta sytuacja? Nie, broń Boże, jest to no, taki zbieg okoliczności i bardzo miło, szczerze mówiąc. To, że tak się złożyło, to trudno, tak? Z Rafałem się znamy już no, ładnych parę lat, szczerze mówiąc, razem na kursie jednym trenerskim byliśmy, więc tutaj tylko i wyłącznie się śmieją, tylko nie wiedzą, jak do nas mówić chłopaki tak ze sztabu, czy Grzybek, czy Grzybko, czy Pieczarka, czy jeszcze tak. Czyli widzę konfiguracji dużo. Dokładnie tak. Błażej, przejdźmy teraz do pytań skierowanych do Ciebie. W Sokole Ostróda byłeś przez większość czasu podstawowym bramkarzem. Czy jesteś gotowy grać na wyższym poziomie? Jak oceniasz swoje umiejętności? Myślę, że jestem gotowy. Myślę, że to też po to tu jestem. Nie przyjechałem tutaj tylko na okres przygotowawczy, tak, żeby trenować. Trenerzy dostałem informację zwrotną, żebym wracał, żebym został tutaj w Jagiellonii. Więc ja czuję się gotowy. W każdym treningu ciężko pracuję, także z mojej perspektywy wygląda to tak, że jestem przygotowany i zobaczymy, co będzie. Okej. Okay. Xavi, czy na dzień dzisiejszy, to właśnie w pokłosie tego, o co pytałem Cię na początku, gdybyś dostał konkretną ofertę z jakiegoś zagranicznego klubu, który zapewniłby Ci regularną grę, przyjąłbyś ją? Jeśli bym miał, no nigdzie nie ma pewności regularnej gry, na pewno zawsze wszędzie trzeba sobie zagwarantować ciężką pracą, więc bym raczej na ten moment powiedział, że nie. Pytanie teraz do obu panów, no do trenera myślę, że też poniekąd. Czy poza obowiązkami wynikającymi z gry w Jagiellonii trzymacie się ścisłej diety i wykonujecie jakąś dodatkową aktywność treningową, nie narzuconą przez klub? Oczywiście, że tak. Znaczy ja teraz to nawet nie wypada odpowiedzieć inaczej, trener siedzi obok słucha. Dokładnie. Nie, oczywiście, że tak. No, piłkarzami jesteśmy przez 24 godziny, także musimy o siebie dbać. Ja i Xavier na pewno tam o siebie dbamy i dodatkowo trenujemy, także z tym nie ma problemu i jesteśmy profesjonalistami, także bez tego myślę nie dałoby rady. Tak, przypisuję się do tych słów, wszystko powiedziane, bardzo dobrze. Okej, okay. Zerkam tutaj powoli na czat, patrzę też na pytania, które wcześniej się pojawiły i pytanie do trenera Grzybki. Gdyby mecz pierwszej kolejki nowego sezonu odbył się jutro? No to pytanie trudne. To miejsce w podstawowym składzie zająłby Xavier Dziekoński czy Paweł Steinburs? Oczywiście mam na to swoje zdanie, na ten, ale myślę, że tu głównym, który podejmuje decyzję, jest trener Janusz Mamrot, bo to on jakby tak jest głównym i on się radzi nas, wszystkich trenerów. Dużo nas pyta o różne aspekty, ale myślę, że to jakby trener Janusz miał główny głos do podjęcia decyzji. Ale tak sobie myślę, że tutaj osoba pytająca wymieniła Xaviera czy Pawelsa, ale trzeba zaznaczyć, że jest jeszcze Błażej i są też dwaj młodsi chłopcy, którzy są z nami tutaj na obozie. Oczywiście, tak, ale tu było pytanie o jutrzejszy mecz, tak? Także tutaj by padły, myślę, że 3 nazwiska, Xavier, Błażej albo Pawels, tak? Ci młodzi, Jakub Jasionek, wiadomo, 17 lat ma, uczy się dopiero, no i mamy jeszcze Miłosza Piekutowskiego,
2-6 rocznik chłopak, bardzo obiecujący, no zobaczymy, tak, także ich w ogóle na razie tu nie bierzemy pod uwagę. Są 3 nazwiska, także to już byłoby, trzeba by właśnie zaczekać chwilę. Okej. Okay. Xavier, najlepszy i najgorszy twój występ w poprzednim sezonie to? Najlepszy występ? Wydaje mi się, że ten z Rakowem był dosyć niezły. A najgorszy występ? No, najsłabiej chyba czułem się, czy no, patrząc na bramkę, to chyba ta z Wisły Płock niestety. Nie wspominam tego dobrze, ale no to wszystko uczy, więc nie mówię tego z jakąś złością ani ze smutkiem. To po prostu chyba każdy powie, że to było moje najsłabsze spotkanie i zgodzę się z tym. Jedno z pytań nawiązuje do pewnego popularnego internetowego portalu, który magazynuje statystyki. To będzie skierowane pytanie do Ciebie, Błażej. Rozmawialiśmy o nim, to też musimy naprostować, proszę Państwa, że Błażej mierzy prawie 2 metry dokładnie. 198 cm. Tak, tam też jest błędna informacja, tak, o parę centymetrów. A pytanie brzmi tak, jak to się stało, że na pozycji bramkarza według portalu, nie będę wymieniał nazwy, uzbierałeś już 7 żółtych kartek w 84 oficjalnych meczach. To prawda, czy to jest jakieś przekłamanie? Nie, to jest przekłamanie. Ja sobie nie przypominam żadnej z tych kartek, także no może jedną, ale nie, myślę, że to jest przekłamanie. Czyli prostujemy. Tak, to trzeba wyprostować, tak, bo trzeba to sprawdzić na pewno, że nasz marketing się tym zajmie i nasz dział się tym zajmie, ale nie, nic o tym mi nie wiadomo. Wiadomo, że czasami trzeba w trakcie meczu zagrać na czas, ale nie, ja nie jestem jakimś boiskowym bandytą, absolutnie nie łapię tych żółtych kartek, nie łapię fauli, także nie, to chyba jakieś nieporozumienie. Okej, okay. Pytanie też skierowane do wszystkich panów, wczoraj na ten temat porozmawialiśmy, autorem pytania jest obecny tutaj za kamerą Grzegorz, który nas zainspirował poniekąd, mianowicie pytanie brzmi tak, ile wyciskacie na klatę? Muszę zacząć. Dawno nie wyciskałem, szczerze mówiąc, ale myślę, masa własnego ciała, czyli około 90-95 kg, to jest takie to, co gdzieś na pewno to jest w stanie zrobić. Zawsze o 10 kg więcej niż trener, także czekamy. Xavi? Nie wiem. No, nie będziemy na razie nie próbowali. Nie takie sumy jak tutaj trener i Błażej, ale powyżej 6 dyszek na pewno. Okej, okay. Kolejne pytanie do trenera Grzybki i to pytanie moim zdaniem bardzo ciekawe. Czy w zaplanowanych sparingach każdy z 5 bramkarzy dostanie szansę gry? Myślę, że chłopaki też są bardzo ciekawi. Myślę, że na pewno nie będziemy tu ryzykować z Miłoszem Piekutowskim, który ma dopiero 15 lat. Na pewno nie dostanie takiej szansy ze względów nawet bezpieczeństwa czy jego rozwoju. Jest to dla niego to, że on jest tutaj w ogóle na obozie, to jest wielkim, myślę, wydarzeniem w jego życiu i w karierze sportowej. Myślę, że cała reszta czwórki, na pewno wszyscy dostaną jakieś tam minuty. Siłą rzeczy Błażej, Xavier i Paweł dostaną na pewno tych minut więcej, bo wiadomo, są doświadczeni bramkarze i dużo starsi. Nawet Jakub Jasionek jakiś ma dosyć, to dostanie jakieś, no, jakby miał dostać, to dostanie na pewno jakieś minuty. Po prostu, żeby poczuł blisko drużynę przeciwną i drużynę pierwszego zespołu. Widzę, że coraz więcej osób jest z nami na relacji live i jest już sporo całkiem pytań, ale co ciekawe, większość skierowano do Błażeja i co ciekawe, większość dotycząca tego samego. Pierwsze, czy kierownik Jagi nadąża z regulowaniem faktur za twoje posiłki? A drugie, Błażej, jak to jest z tym gotowaniem i sprzątaniem kuchni w Ostródzie? To jest jakaś dłuższa historia? Myślę, że nie, to nie ma żadnej historii. Myślę, że po prostu, jako że mam to 198 cm i staram się o siebie dbać, to dużo czasu, na dobrą sprawę, byłem w tej kuchni, dużo gotowałem. A co do czystości w kuchni, no to jest jakieś pomówienie, bo wszystko było czyściutkie i zawsze sprzątałem po sobie. A co do pierwszego pytania, no to finanse się nie zagłębiam, także to nie jest mój problem. Też by trzeba Arka zapytać, tak? Tak, dokładnie. Czy miałeś do czynienia, grając w Ostródzie, to też pytanie z czatu live, z trenerem Kotasem? Tak, miałem do czynienia. Trener Kotas był dyrektorem sportowym. Nie uczestniczył bezpośrednio gdzieś tam w treningu, ale czasami swoje wskazówki dawał. Bardzo, bardzo czasami wymowne i czasami ostre, ale miałem
miałem z nim styczność, także tak poznałem trenera Kotasa. Okej. Okay. Notabene teraz trener Sokoła, także... Pierwszy, tak. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Xavi, powiedz proszę, ilu bramkarzy wymieniłbyś w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, którzy twoim zdaniem są od ciebie lepsi? No. I dlaczego żadnego? Nie. No moim zdaniem chyba najlepszy, dwóch takich najlepszych bramkarzy naszej ligi to Dusan Kuciak i na pewno Dante Stypica. No, mógłbym tak wymieniać chyba. Nie będę się stał jakoś wysoko na pewno. Dominik Chładun, Artur Boruc, Karol Niemczyński też jest. Czyli więc, parę nazwisk by się znalazło. Do jakiej ligi chciałbyś trafić w przyszłości po ewentualnym transferze z Jagiellonii? No, na pewno któraś z lig włoska, angielska, niemiecka, ale chyba najbardziej jestem skłonny do ligi niemieckiej, czyli do naszych sąsiadów. Czyli celujesz w ligi z tak zwanego top 5? Dokładnie. Błażej, wolałbyś, żeby twój ewentualny debiut w Ekstraklasie miał miejsce w Niecieczy przy 1500 publiczności, czy w meczu z Legią przy 10-krotnie większej widowni? Myślę, że nie miało to dla mnie znaczenia, gdzie. Myślę, że debiut to zawsze jest duże wydarzenie i myślę, że naprawdę to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, gdzie. Wiadomo, że fajnie się gra przy kibicach, fajnie się gra przy pełnym stadionie. Fajnie też się gra na pełnym stadionie mniejszego klubu, tak, ale myślę, że to nie ma dla mnie znaczenia. Trenerze, moje pytanie odnośnie treningów bramkarskich, które odbywają się tutaj w trakcie naszego obozu przygotowawczego. Nie chciałbym się zagłębiać w jakieś arkana, bo to wiadomo, lepiej nie głośno o tym nie mówić, o niektórych sprawach, ale jak to wygląda, czy są jakieś pewne szczególne aspekty, nad którymi pracujecie, no i jak prezentują się ci chłopcy z Akademii, bo to też myślę ciekawi naszych widzów. Generalnie pracujemy nad wszystkimi aspektami, tak? Które są w meczu, tak wiadomo, i grą nogami na przedpolu, i gra w linii, i gra jeden na jeden. Tak wiadomo, nad niektórymi aspektami mniej, nad niektórymi więcej, tak. Niektórzy, Paweł zrobi inne troszeczkę rzeczy, młodsi chłopcy troszkę inne rzeczy, także tutaj no, wszystkie trzy aspekty poruszyć, tak, to co będzie później w meczu. Patrząc przez pryzmat ostatnich lat, to można powiedzieć, że Jagiellonia poniekąd stała się takim miejscem, gdzie dobrze szkoli się bramkarzy, bo już kilku zawodników, żeby wymienić, czy Bartka Drągowskiego, czy Rafała Gikiewicza z przeszłością w Jagiellonii, teraz broni w solidnych klubach na zachodzie. Myśli trener, że to jest taki trend, który może się utrzymać? Myślę, że naprawdę trzeba, bo tu już mówiliśmy o Bartku Drągowskim, teraz Xavier, tak, ale to też trzeba wspomnieć o wcześniej może troszkę zapomniany Bartek Grzynal, który też z naszej akademii wyszedł. Wiadomo, no, ma 6 meczów w Ekstraklasie rozegranych, ale mimo wszystko też trzeba to oddać. Tak? Niedawno, półtora roku temu, Bartek Majczewski wyjechał do Parmy, więc to też jest nasz jakby wychowanek, no, więc jakby te nazwiska regularnie gdzieś tam wychodzą, tak? I myślę, że będą kolejni bramkarze, którzy są naprawdę zdolni i ciężką pracą, swoją jakąś tam determinacją. Naprawdę myślę, że naprawdę dobrze prosperują w przyszłości. A propos przyszłego sezonu, a właściwie tego, który już niedługo się zaczyna, to trzeba przypomnieć, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że będziemy mieli aż 5 drużyn grających w centralnej lidze juniorów. Jedna seriotka do lat 18, dwie do lat 17 i dwie do lat 15. Czy jest jakiś konkretny plan na wdrażanie bramkarzy w tych poszczególnych kategoriach wiekowych? Tu jest o tyle też dobrze, że mamy drugi zespół, który gra w trzeciej lidze. Tak, jeszcze o rezerwach. Tak, o rezerwach, to też trzeba wspomnieć o tym. To, że mamy 5 drużyn młodzieżowych w seriotce, jest to bardzo duże wyróżnienie. Chyba jako pierwszy zespół jesteśmy klub w kraju, który będzie miał aż 5 w seriotce. No i mamy jeszcze drugi zespół w trzeciej lidze, więc jeśli chodzi o bramkarzy, ci bramkarze naprawdę mogą być rotowani, bo zarówno Kuba Jasionek może bronić i w seriotce, i w drugim zespole, i też może być pierwszym, tak? Tak samo tutaj z bramkarzami czy z Błażejem też może Błażej zejść do drugiego zespołu, jeśli, czy Xavi, tak, czy Paweł. Także tutaj rotacja jest. Poza tym jestem w kontakcie cały czas z trenerem Andrzejem Olszewskim, który tam bramkarzem się w Akademii teraz zajmuje bardziej. I ci bramkarze na pewno będą gdzieś tam cały czas rotowani, mniej lub bardziej, no bo wiadomo, 5 lig, celiotek, to będzie naprawdę duże wyzwanie, uważam. Okay. Pytanie kolejne z czatu i to zdaje się, że do wszystkich panów. Czy śledzicie Euro i kto waszym zdaniem jest najlepszym bramkarzem turnieju? Może zacznijmy od Xaviera i potem po kolei. No, najlepszym bramkarzem turnieju, no, bramkarz Ukrainy na pewno jest, można go wyróżnić. Te pierwsze mecze bronił mega.
Też Pickford z Anglii też wygląda nieźle. Jego gra nogami szczególnie jest imponująca. Mimo błędu nawet bramkarz Hiszpanii też, tego ostatniego błędu też wygląda dobrze, ale chyba na ten moment powiem, że jest nim Pickford. Okej, okay, Błażej? Też zgodzę się, że tak oglądam Euro i myślę, że Pickford tutaj naprawdę nieźle wygląda. Też chciałbym też wspomnieć o Janie Sommerze, bo to bramkarz, który tam jest troszeczkę niższy, a raptem chyba 180 cm. Dokładnie. A gdzieś tam ta zwinność i ta umiejętność u niego jest na wysokim poziomie, także ja bym też wyróżnił Jana Sommera. Może trochę nie tak patrzę na niego, ale to nie jest ten sam wzrost, ale imponuje mi skocznością i grą nogami i zwinnością, także Siłą rzeczy wiadomo, oglądamy wszystkie mecze i wielu jest, myślę, że jest bardzo wielu wspaniałych bramkarzy, ale tutaj dla mnie, tak jak Króla Bożeja, bardzo się podoba Jan Sommer, który naprawdę stał na wysokości zadania, bo jest to, można było tak powiedzieć, że nie jest jakiś medialny bramkarz, a mimo wszystko dźwignął presję i w ogóle odpowiedzialność w takich meczach, nawet jak właśnie ostatnio z Francją. Więc naprawdę taki cichy bohater, szczerze mówiąc, tych mistrzostw póki co. To, co Ksawy tu o Pickfordzie wspomniał, to wiadomo, to jest legenda sama w sobie i zarówno w lidze, jak i w reprezentacji gra na bardzo wysokim poziomie. Tak się zastanawiam, czy wy w ogóle jeszcze jesteście w stanie, oglądając mecz, nie zwracać uwagi na grę bramkarza i po prostu delektować się widowiskiem? Czy to jest już tak, że jak oglądacie mecz, to musicie patrzeć, co robi bramkarz i oceniacie jakoś jego postawę? Myślę, że nie, właśnie ja mam z tym problem i oglądam raczej to, jak bramkarz się porusza, a ma mniej gdzieś tam te akcje widowiskowe, tylko to, jakie zachowania ma bramkarz w bramce, co robi w danej sytuacji, więc ciężko jest wyłamać się z tego schematu i po prostu usiąść i obejrzeć mecz dla przyjemności, ale to... O panów podobnie? No nie no, siedzimy w tym, więc nie sposób jest się, wiadomo, oglądamy mecz, ale mimo wszystko chyba ten nasz konik mały, tak to patrzymy na bramkarzy, jak się zachowują, co robią, w jaki sposób przede wszystkim, jak podchodzą do meczu, tak myślę, że to jest, nie da się po prostu. Nie oglądając mecz i nie zwrócić uwagi na poszczególne zachowania bramkarzy, co robią, jak robią, czy nawet te wpadki, które się gdzieś tam zdarzyły, samemu wyciągać wnioski i na przyszłość. Także to się nie da, moim zdaniem się nie da. Tak, będąc w piłce, siedząc na tym poziomie, co my jesteśmy, być po prostu obok meczu gdzieś tam, tak nie da się, moim zdaniem się nie da. Tak. Zgadzam się. ciężko być obojętnie od tego. I skupić się, nie wiem, na obrońcu, czy no, zawsze się spogląda na bramkarza, jak się porusza i zachowuje, więc skupiamy się zawsze na bramkarzach jednak. Już powoli będziemy zbliżali się do końca, ale widzę, że jeszcze kilka ciekawych pytań się pojawiło. Do trenera. Najmocniejsze i najsłabsze punkty naszych bramkarzy. Nie ma takich. A najmocniejszych czy najsłabszych? Najsłabszych nie ma takich, tak. Najmocniejsze chyba jest to, że są przede wszystkim młodzi i ja nie muszę ich mobilizować do pracy. To, że oni chcą przede wszystkim, tak, są bardzo zacięci w tym wszystkim, to jest dla mnie takie naprawdę miłe i sympatyczne, to, że oni bardzo chcą. Nie muszę ich mobilizować do tej pracy. Oni wiedzą, czego chcą, czasami chcą nawet jeszcze więcej niż ja. Gdzieś tam coś im zaaplikuje, tak, także to jest takie, tak, wiadomo, są u każdego jakieś lepsze, gorsze rzeczy nad którymi, ale też nie mogę powiedzieć, szczerze mówiąc, z tych, jeśli są drobne rzeczy, które nam może szwankują, albo można byłoby poprawić, bo to wiadomo, to się przeciwnik nas będzie wiedzieć, tak. Także, czyli trzeba zachować dla siebie. No niestety jesteśmy na takim poziomie, wiadomo, oglądają nas ludzie i myśl tych małych, słabych rzeczy akurat jest jak najmniej, prawie ich w ogóle nie ma, ale mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że oni chcą bardzo trenować i to jest takie super. Xavier, do ciebie. Jak wspominasz grę w Mospie Białystok? O, no spędziłem tam bodajże 7 lat. Mega czas. Całe dzieciństwo, wspomnienia z tamtego okresu. Dobrze na pewno wspominam trenera Roberta Kądziora, z którym mam kontakt do dziś, chłopaków. Z chłopakami też mam kontakt, więc tak naprawdę w Moskwie spędziłem swoje dzieciństwo, ale też no, od tego się zaczęło, tak, moja gra w piłkę, więc jestem na pewno wdzięczny, jak i na pewno szczęśliwy, że byłem tam
spędziłem tam wiele takich wspaniałych chwil. I już dwa ostatnie pytania. Pierwsze, chyba najbardziej, chociaż nie ma wymienionego adresata, kierowane do trenera. Jeśli Jaga zacznie grać trzema stoperami i dwoma wahadłowymi, jakie trudności czekają bramkarza przy takiej zmianie ustawienia? Chociaż teraz jak przeczytałem na głos, to myślę, że chłopaki też mogą się spokojnie wypowiedzieć, ale może od trenera zacznijmy. Na pewno będzie musiał być czujny bardzo i grać wyżej troszeczkę niż do tej pory przy czterech nominalnych. Tak, no wiadomo, łatwiej taką obronę porwać jest, ale mimo wszystko i te przerwy między obrońcami będą troszeczkę większe, więc tu wzmożona czujność, no i będzie musiał grać bardzo dobrze nogami, bo będzie też zastępować jako czasami obrońca, tak. Okej, okay. Chłopaki? No myślę, że kluczowa to będzie tutaj gra nogami i też taka komunikacja, zrozumienie tego systemu, bo obrońcy muszą grać czasami wąsko, jeżeli wchodzimy do defensywy i ta komunikacja, to ustawianie będzie myślę ważne, tak samo jak ustawienie w polu karnym przy wrzutce. Myślę, że też dużo będzie od nas zależało, jeżeli chodzi o komunikację. I gra nogami. Dobra, to zgodzę się z trenerem, bo myślę, że założeń będziemy mieć dużo i będziemy musieli je wypełniać. No i jeszcze dodam pewno grę wysoko, ponieważ będą z trzech obrońców będą większe te luki pomiędzy nimi i wiadomo, czasem będzie trzeba wyjść i przecinać te piłki. Mieliście już okazję grać w takim systemie z trzema obrońcami i dwoma wahadłowymi, tak powiedzmy dłuższy czas? Tak, no ja miałem na kadrze u trenera Macieja Stolarczyka, tam preferujemy styl na trzech obrońców i tam całe zgrupowanie, jak i sparingi graliśmy na trzech obrońców, więc znana jest mi ta formacja. Mi tak samo, bo też w Sokole graliśmy przez chwilę na trójkę w obronie, także to nie jest tak, że to jest coś nowego. Myślę, że to jest znany system i jest on też uniwersalny, więc myślę, że znam ten system i graliśmy tak. I ostatnie pytanie kierowane do Xaviera. Jak radził Pan sobie z presją, jaka na Panu ciążyła przy okazji debiutu i domyślam się, że też i w późniejszym okresie podczas tego pierwszego pełnego sezonu? Czy presję? No na pewno jest tutaj taka presja od kibiców zdecydowanie, że musimy mieć te wyniki, wiadomo. Każdy chyba młody chłopak, na jakiej pozycji by nie był, to ma presję, żeby zagrać dobry mecz, bo wiadomo, po słabszym meczu możesz być na ławce, czy nawet już być na trybunach, czy nie wiem, nawet zesłany do rezerw. I jest ta presja, ale no, starałem się wykorzystać swoją sytuację i nie myślałem o tym, że muszę koniecznie zagrać dobry mecz, czy zrobić to, tylko po prostu wychodziłem ze spokojem, bez stresu i to mnie niosło po prostu. Okej. Okay. No i tym akcentem optymistycznym zakończymy. Serdecznie Państwu dziękujemy za obecność. Razem ze mną był Xavier Dziekoński. Dziękuję bardzo. Łażej Niezgoda. Dzięki bardzo. Trener Piotr Grzybko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia w trakcie kolejnego Studio Live. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.